Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy parę rzeczy przekazać, które budzą nasz bardzo duży niepokój. Dotyczą energii ogólnie rzecz biorąc. Wiemy, że energia już dzisiaj przez świat, przez Europę i też nasz kraj jest traktowana bardzo poważnie, tak musi być traktowana i jest na równi ważna jak system bankowy dla gospodarki, tak samo jak transport, paliwa i dobrze zaplanowana ścieżka rozwiązania tych problemów może gwarantować znalezienie się w naszym kraju na dobrym fundamencie w tej dziedzinie. Teraz dlaczego mamy pełne obawy, że decyzje rządu, które są podejmowane, są albo chaotyczne z powodu takiego, że ktoś nie dostrzega wagi problemu energetyki, albo celowo ktoś, kto jest zainteresowany zamieszaniem w stabilności systemu energetycznego naszego kraju, podpowiada rozwiązania takie, które szkodzą obywatelom. Przypomnę króciutko, że przez 4 lata pracowaliśmy nad bardzo ważną ustawą o odnawialnych systemach energii. Doszło do porozumienia w tamtej kadencji. Wynikiem tego porozumienia zostawiano ponad 8 miliardów złotych rocznie w kieszeniach odbiorców energii, wprowadzając system konkurencyjny, akcyjny do wyboru źródeł energii odnawialnej. Pamiętamy też o tym, że przyjęliśmy prawo europejskie jako własne, że godzimy się, że do 2020 roku 15% energii elektrycznej będzie ze źródeł odnawialnych. A co mamy teraz? Mamy pierwszą decyzję rządu, który tę ustawę przesunął do lipca tego roku i mamy teraz cykl ustaw, w tym ustawę wiatrakową, która de facto przekreśla możliwości inwestycyjne w tę najtańszą gałąź energii odnawialnej. Nie można traktować wiatraków tak, jak na przykład ktoś by traktował samochody. Samochody też powodują wypadki, ale to, że jest pewien procent wypadków, to nie znaczy, że trzeba wprowadzić zakaz pojazdów samochodowych na naszych drogach. A do tego prowadzą pewne rozwiązania, które są zawarte w ustawie o tak zwanej wiatrakowej. Chciałbym zaapelować bezpośrednio do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bezpośrednio również do pana premiera Morawieckiego. Chcę zaapelować o to, żeby przyjrzeli się tym zapisom, ponieważ mamy prawo podejrzewać, że z niewiedzy tych odpowiedzialnych ludzi za bilans energetyczny kraju, za brak tej wiedzy za chwilę zapłacą obywatele. Bo mamy prawo przypuszczać, że ktoś na wprowadzeniu bocznymi drzwiami właśnie takich zapisów ustawowych otwiera drogę dla inwestorów zagranicznych, że skaże się naszych inwestorów dobrze przygotowanych na czekanie i na to, że kiedyś Polska będzie płaciła za zaniechania. Mam nadzieję, że słysząc słowa pana Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedzialności za państwo, przyglądnie się konkretnie tej procedurze uprawianej przez jego ministrów i zastopuje te szkodliwe ustawy, które bocznymi drzwiami, czyli inicjatywami poselskimi, a nie rządowymi, znajdują się pod obradami Sejmu. O szczegółach ustawy wiatrakowej powie pani poseł Małgorzata Chmiel. Dziękuję bardzo. Jestem członkiem podkomisji sejmowej rozpatrującej zapisy tej ustawy. Weszła do Komisji Infrastruktury, podkomisji, która się wyłoniła z Komisji Infrastruktury. I to jest zadziwiające, że tak ważna ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, bo tak się nazywa, weszła pod obrady Komisji Infrastruktury tylko, a nie również do Komisji Energetycznej, bo skutki rodzi tak duże dla całej energii naszej krajowej i
powoduje tak duże skutki gospodarcze, że powinna i w tej komisji być rozpatrywane. Wracając do komisji, której jestem członkiem, chciałam powiedzieć, że uregulowania w tej sprawie, jeśli chodzi o tak zwane wiatraki, są potrzebne oczywiście. Niemniej takie uregulowania, które proponuje ten projekt, są bardzo negatywne, ponieważ powodują kompletny paraliż realizacji dalszych elektrowni wiatrowych, a i te, które są obecnie, naprawdę będą mieć bardzo dużo trudności. Zapis w tej ustawie na przykład jest taki, że nie można budować, że odległość elektrowni wiatrowej, jednego wirnika, może być równy lub większy, nie może być mniejszy niż równy i większy od dziesięciokrotności jej wysokości tejże inwestycji. Przy czym zmieniają projektodawcy zapis wysokości tej inwestycji, bo już mówią, że budowla to nie będzie sama wieża, tak jak jest do tej pory, tylko wieża z wirnikiem i z łopatami, czyli o 1/3 wysokości, a nieraz i o połowę jeszcze wyższe. Dziesięciokrotność, jeżeli odliczymy najwyższej wieży w Polsce, jaka jest, to jest 210 metrów, plus jeszcze te łopaty, które proponuje się, jak mówiłam wcześniej, zmiany w prawie budowlanych, powoduje to tak dużą odległość dziesięciokrotności, że wykluczamy z zabudowy mieszkaniowej teren porównywalny do terenu Sopotu, bo to jest powyżej 10 000 km². W związku z tym w Polsce właściwie takich terenów to możemy nie znaleźć. Jako architekt i urbanista mogę powiedzieć, że mamy tak zurbanizowany cały teren kraju przez to, że dopuszczane były zabudowy siedliskowe, że właściwie bardzo trudno będzie znaleźć taki teren, który by spełniał takie wymogi. Jest to, dziwi mnie to, dlatego że wiadomo, co kolega powiedział, że cały świat i my również jesteśmy zobowiązani, żeby iść w kierunku zwiększenia produkcji energii odnawialnej. Energia wiatrowa jest najtańszym sposobem pozyskiwania energii odnawialnej. Jeżeli, i pytanie jest, dlaczego projektodawcy chcą w ogóle zniszczyć i zastopować realizację energii z tak zwanych wiatraków. Mnie się wydaje, że pójście tylko w stronę biopaliw, czy biogazów, czy fotowoltaiki, bo tak się nasuwa, że tym ustawodawcom chodzi o to, żeby zwiększyć moc tych właśnie sposobów pozyskiwania energii, nie jest wyjściem z sytuacji. Należy szukać innych źródeł energii i dywersyfikować sposoby pozyskiwania jej, a nie blokować jedną z nich. To jest nierówne traktowanie podmiotów i wydaje mi się, że nie w tą stronę powinny te zapisy iść. Oczywiście są jeszcze inne zapisy też, które budzą moje duże kontrowersje, że na przykład pozwolenia na budowę mają wydawać, na elektrownie wiatrowe mają wydawać nie urzędy miejskie, które do tej pory się zajmowały pozwoleniami na budowę, tylko wojewoda. Pytanie dlaczego? Skoro w urzędach miejskich mamy tak dobrze wyspecjalizowane całe zespoły ludzi, które do tej pory spełniały bardzo dobrą rolę. To wszystko powoduje, że zastanawiamy się, czy zablokowanie tak dużego potencjalu odzyskiwania energii odnawialnej, pozyskiwania energii odnawialnej, nie jest przypadkiem podyktowane niezdrowym lobbingiem na rzecz tych innych sposobów pozyskiwania. Nikt pod względem urbanistycznym, nikomu, wielu się nie podobają może te wiatraki, ale trzeba się zastanowić, czy nie lepsze jest to niż dymiące kominy, które są i brzydkie i przede wszystkim zatruwają nasze środowisko. Dziękuję. Krótko mówiąc, na podsumowanie, myśmy przeznaczyli 4 lata na przygotowanie zapisów ustawy, a
podkomisja, która została powołana w tej sprawie, bardzo skomplikowanej, jak widzimy, dostała 2 dni na wypracowanie wniosków. Dziękujemy bardzo. Jeśli są pytania, to proszę. Jeśli nie ma, to bardzo dziękujemy. Tak, potwierdzam, mogę powiedzieć, że w tej podkomisji pracowałam. Żadna z naszych poprawek nie została przyjęta, choć wydaje mi się, że te poprawki, które na przykład dotyczyła vacatio legis, które w tej chwili w projekcie są zapisane 14 dni od uchwalenia ustawy, wydaje nam się, że przy tak ważnej ustawie powinno być przedłużony, ten termin powinien być przedłużony co najmniej do 180 dni, czyli do 3 miesięcy. Ale poszczegółach jeszcze nie raz będziemy mówić. Tak, tak jest. Dziękuję bardzo.